Czas na spotkanie z mieszkańcami Olecka. Pozdrawiamy już na dzień dobry. Alicja Mieszuk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Olecko. Dzisiaj w naszym studiu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Olecko żyje obecnie czym? Ekologią, zdecydowanie ekologią. Kilkaset osób już złożyło zmiany deklaracji, z których wynika, że od listopada będą segregować śmieci. Wynika to prawdopodobnie nie tylko z chęci życia ekologicznie, ale też z tego, że uchwał Rady Miejskiej od 1 listopada mieszkańcy zapłacą miesięcznie 12 zł za śmieci segregowane, natomiast 24 za niesegregowane. Zmiana stawek nie jest naszym widzimisię, wynika ze zmiany ustawy, której rząd postawił sprawę bardzo jasno. Nie segregujesz, płacisz. Od września tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakazuje samorządom zmianę dotychczasowego sposobu prowadzenia segregacji odpadów. Jedna z tych zmian nakłada na nas obowiązek zróżnicowania stawek za odbiór śmieci segregowanych i niesegregowanych. To jest Zastosowania minimum dwukrotności, a maksymalnie czterokrotności wysokości stawki za śmieci segregowane w stosunku do stawki za odbiór śmieci niesegregowanych. Na razie zmiana dotyczy tylko mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, ale w przyszłym roku zmiany obejmą wszystkich. Czyli po prostu się opłaca segregować śmieci. Zdecydowanie tak. Także w kontekście podwyżek opłat za odpady, można tak powiedzieć, na pewno skorzystają na tym. Finanse gospodarstw domowych, ale ważnym elementem jest aspekt ekologiczny, a na końcu zdrowotny. Tradycyjnie w naszym programie pytamy o inwestycje oleckie. Co w planach? Szykujemy się do ważnej i oczekiwanej inwestycji na naszej rzece Ledze. Przetarg już został zakończony, podzielony na branże. Wykonawcy właśnie podpisali umowy na wykonanie swoich części zamówienia. Zakres prac do wykonania w ramach tej inwestycji jest naprawdę duży. Czeka nas prawdziwa wizerunkowa zmiana nabrzeża, rzeki, lega w samym mieście. Nie ukrywam, że to jest naprawdę trudne przedsięwzięcie logistyczne. Mamy kilku wykonawców, którzy będą zobowiązani między innymi do przestrzegania terminów po to, by inwestycja mogła być sprawnie zrealizowana. Na czym będzie polegała? Wykonujemy w przyszłym roku ścieżkę z kostki bezfazowej z rozwiązaniami konstrukcyjnymi w postaci nadwieszeń nad rzeką oraz miejscami do wypoczynku. Ścieżka powstanie wzdłuż rzeki Lega na odcinku od Alei Zwycięstwa do istniejącej ścieżki przy ulicy Wodnej, od Młynowej do istniejącej ścieżki przy jeziorze Oleckiej Wielkie oraz remont istniejącej ścieżki biegnącej wzdłuż rzeki Lega od ulicy Wodnej do ulicy Grunwaldzkiej. Mamy jeszcze plan na zagospodarowanie terenu przy rzece w okolicy ulic Kasprowicza i Batorego do ulicy Tunelowej. Będzie również oświetlenie, monitoring. Zrobi, zrobimy fajną kampanię informacyjno-edukacyjną. Przypominam, że na ten cel pozyskaliśmy nieco ponad 5 milionów złotych. Imponujące. W najbliższym czasie kończy się jakaś inwestycja w mieście? Tak, rzeczywiście. 23 października odebraliśmy prace budowlane związane z przekształceniem i przystosowaniem pomieszczeń usługowych do potrzeb Dziennego Domu Senior Plus. Zakres pracy obejmował wykonanie podjazdu, zmodernizowanie sanitariatów, wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej. Wykonaliśmy przebudowę pomieszczeń. Trwa w tej chwili wyposażenie, zakup wyposażenia. Prace są naprawdę bardzo zaawansowane i z całą pewnością Dzienny Dom Senior Plus rozpocznie pracę od stycznia 2020 roku. Kto i ile osób będzie mogło skorzystać z tej oferty? Przy parkowej 7, bo tam mieścić się będzie ta placówka. Obejmiemy opieką 16 osób. Liczba ta wynika z możliwości lokalow lokalowych oraz dbałości o to, żeby ci ludzie mieli komfortowe warunki. Będą przebywać w tym domu 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Dziś właśnie nasi radni będą głosować nad projektem uchwały w sprawie utworzenia dziennego domu senior plus który znajdzie się w strukturach oleckiego mopsu nabór rozpoczniemy już w listopadzie i wtedy właśnie podamy wszelkie informacje na temat rekrutacji a tereny wiejskie jak wyglądają w temacie inwestycji Mieszkańcy wsi powinni być zadowoleni. Bardzo dużo inwestujemy na terenach wiejskich. W tym roku powstały nowe świetlice, jedna nowa strażnica, kupiliśmy nowy wóz, wóz pożarniczy, doposażamy jednostki OSP, ale też dużo inwestujemy w ramach tak zwanych funduszy sołeckich. Wieś wygląda zupełnie inaczej. Dziś skupię się trochę na najbardziej oczekiwanych, czyli tych drogowych. Złożyliśmy kilka wniosków do funduszu dróg samorządowych. Skutecznie. Z tego źródła dofinansowania otrzymamy łącznie ponad 6 milionów złotych samego dofinansowania. To naprawdę sporo. Obecnie jesteśmy na różnych etapach procesów, procedur związanych z tymi inwestycjami. Najbardziej zaawansowana jest oczywiście budowa drogi gminnej w Możnych. Powstanie niespełna 2 kilometry drogi. Wartość tego zadania to 1 700 tysięcy, Otrzymamy 60% dofinansowania. W tym roku wykonaliśmy również nieduży odcinek drogi Świdry-Dzięgiele. Z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego również zasilono nasz budżet w wysokości 70 000 złotych na ten cel. Obecnie trwa procedura wyboru oferty w przetargu na budowę drogi gąski świdry dzięgiele w formule za wybuduj. To najdroższa inwestycja drogowa na terenach wiejskich. Planujemy przebudowanie 5,5 km tej drogi. Całkowita wartość to ponad 5 milionów 800 tysięcy, a dofinansowanie tej inwestycji wynosi niespełna 3,5 miliona. No i trwa procedura przetargowa na wykonanie przebudowy około 2-kilometrowego odcinka drogi gminnej w Gordejkach Małych. To zadanie będzie nas kosztowało w całości około 2 milionów 200 tysięcy. Spodziewamy się dofinansowania w wysokości nieco ponad 1 miliona 300 tysięcy. No i z ostatnich naszych informacji wynika, że nasz wniosek prawdopodobnie otrzyma, otrzyma dofinansowanie na budowę drogi gminnej Dąbrowskie-Dąbrowskie-Osada. Wtedy Wybudujemy ponad dwa kilometry drogi. Wartość całkowita tego zadania to ponad 2 miliony złotych, a spodziewane dofinansowanie milion dwieście tysięcy. Brzmi imponująco. Inwestycje na terenach wiejskich trwają. W Wolecku budżet obywatelski skierowany jest również na tereny wiejskie? W tym roku właściwie w procedurze budżetu obywatelskiego na 2020 przewidziano faktycznie, że można zgłaszać projekty zlokalizowane również na terenach wiejskich. To zmiana w stosunku do poprzednich lat, więc będziemy czekać na wnioski od 21 listopada do 9 grudnia w ramach budżetu obywatelskiego 2020. W listopadzie co ciekawego, Wolecku? Poza pracami związanymi z budżetem gminy na przyszły rok oraz budżetem obywatelskim, już, pierwszego, już 5 listopada zapraszamy na spotkanie poświęcone budowaniu strategii oświaty. Tak, zaczynamy budować nową strategię oświaty. Serdecznie Państwa zapraszamy. Wasz głos jest dla nas ważny. Przyjdźcie na spotkanie do Urzędu Miejskiego 5 listopada. A z takich rzeczy rozrywkowych. 15 listopada zapraszamy w ramach imprezy Poezji Gram na recital Magdy Umer, a dwa dni później, 17 listopada, na recital kabaretowy Artura Andrusa. Zbliża się ważna data dla Polaków. Narodowe Święto Niepodległości Olecko tradycyjnie, pięknie pewnie przygotowuje się do obchodów tego święta. Zawsze w Olecku to święto niesamowicie obchodzone jest. No, i czy w tym roku ponownie? Będzie to tak rozbudowane? Mam nadzieję, że spełnimy oczekiwania mieszkańców. Zaczynamy od przyszłego tygodnia, 4 i 5 listopada, to przesłuchania w ramach konkursu Pieśni Patriotycznej. 7 listopada zapraszamy do naszego Domu Kultury. Odbędzie się finał tego konkursu wraz z piękną, uroczystą akademią. O 13 i 9 listopada z kolei zapraszamy do sali widowiskowej Oleckiego Domu Kultury na koncert... Miejskie orkiestry dentej, przepiękny, patriotyczny. Serdecznie zapraszamy, a już dziś serdecznie Państwa zapraszam na uroczystości, które odbędą się 11 listopada. Rozpoczną się o godzinie 10:00 uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Po niej delegacje złożą kwiaty w miejscach pamięci. Pod pomnikiem wdzięczności wspólnie odśpiewamy Mazurka Dąbrowskiego. W związku z tym, że w uroczystościach wezmą udział żołnierze z 15. Gołdowskiego Pułku Przeciwlotniczego, wysłuchamy apelu pamięci, po którym zostanie oddana salwa honorowa. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Pogody, pogody życzymy mieszkańcom i Olecka, i ziemi oleckiej, a także wszystkim naszym słuchaczom. Alicja Mieszuk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Wolecku była Państwa i naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. you oh.